Cześć, witajcie w Szkółko Wieściach. Dziś będziemy rozmawiać o tym, że Boże dzieci są nowymi stworzeniami. Zobaczymy, czy wiecie, co to znaczy. Co to znaczy, że Boże dzieci są nowymi stworzeniami? To znaczy, jak uwierzą w Jezusa i to w ukrzyżowanego. Wtedy się zmieni całe ich życie. Patrzą się na to, co jest Bożego i już nie żyją z tym światem, tylko mają tą żywą nadzieję, żywot wieczny i są pewni, że są dziećmi Bożymi. To oznacza, że Duch Święty chce nas wewnętrznie przemienić. Chce nam pomóc walczyć z tym, co jest nas złe, z tym, co smuci Pana Boga, z tym, co sprawia przykrość naszym bliskim. Pan Bóg chce, żebyśmy byli nowymi stworzeniami, czyli odrzucili to, co jest w nas złe. To znaczy, że żyją inaczej niż wcześniej. Dziś będzie o drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła. Zapraszam na temat dnia. Cześć. Dziś witam się z Wami z więzienia. A nie, spokojnie, nie zostałam aresztowana i nie zrobiłam nic złego, nie jestem tutaj za karę. Ale postanowiłam odwiedzić to miejsce, ponieważ historia, którą za chwilę usłyszycie, też miała miejsce w więzieniu. A potem ksiądz Bodzio Wawrzeczko również będzie mówił o więzieniu. Zapraszam Was, abyśmy wspólnie przenieśli się do czasów trochę innego więzienia niż to, w którym jestem teraz i w trochę inne czasy, niż żyjemy dziś. Nadszedł czas, aby apostoł Paweł wybrał się w swoją drugą podróż misyjną. Pamiętacie? W swojej pierwszej podróży towarzyszył mu Barnaba. Tym razem jednak Barnaba postanowił razem z Markiem wybrać się w podróż na Cypr. Natomiast Paweł zaprosił w drugą podróż swojego nowego towarzysza, Sylasa. Ich podróż rozpoczęła się tu, w Antiochii. Stąd powędrowali do Tarsu, a dalej wybrali się do Derbe i do Listry. Skąd niebawem wybrali się do Troady. W tych miastach Paweł i Sylas odwiedzili wielu wierzących. Jednak w Troadzie apostoł Paweł miał widzenie. Pan Bóg powiedział mu w tym widzeniu, że powinien udać się na nasz kontynent, do Europy. Wsiedli więc na statek i dopłynęli do wybrzeża dzisiejszej Grecji. Jak myślicie, do jakiego miasta dotarli? Być może zgadliście. Była to Filipia. Kiedy Paweł i Sylas dotarli na miejsce, zastanawiali się, od jakiego miejsca rozpocząć głoszenie Ewangelii. Zauważyli, że ludzie nad rzeką zbierają się właśnie na modlitwę. Postanowili tam właśnie pójść. Spotkali tam grupę kobiet, z którymi rozpoczęli rozmowę. Zaczęli opowiadać im o Panu Jezusie. I wiecie, była między nimi pewna kobieta o imieniu Lidia. Lidia była, możemy powiedzieć, bizneswoman. Była kobietą bardzo zaradną, bardzo zamożną. Dlatego prowadziła swój własny interes. Sprzedawała Rzymianom purpurę. Tam nad rzeką Lidia stała się właśnie Bożym dzieckiem. Czego możemy się teraz spodziewać? Zmiany. Bo Boże dzieci są nowymi stworzeniami. Podobnie stało się właśnie u Lidii. Lidia zaprosiła misjonarzy do swojego domu. Odtąd do domu Lidii przychodzili chrześcijanie, przychodzili ludzie, którzy chcieli słuchać Ewangelii, gdzie mogli usłyszeć dobrą nowinę.
To oni właśnie tworzyli pierwszą w tych okolicach chrześcijańską wspólnotę. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, pokazuj w swoim życiu, że jesteś nowym stworzeniem. Pamiętaj, bądź posłuszny, bądź wzorem do naśladowania. Nigdy nie ściągaj na sprawdzianach, ani nie odpisuj zadania domowego. Słuchaj swoich rodziców. Każdego dnia przychodź do Pana Boga w modlitwie, czytaj Jego słowo. Pewnego dnia, kiedy Paweł i Sylas szli na modlitwę, spotkali po drodze pewną dziewczynę. Była wróżką, niewolnicą, a jej państwo, czyli jej właściciele, zarabiali na tym, że ona potrafiła przepowiadać przyszłość. Również w Pawle i Sylasie rozpoznała, kim są. Biegła za nimi i mówiła, to są ci, którzy przybyli, aby głosić zbawienie. Mówiła prawdę. Była jednak tak nachalna, że Paweł w pewnym momencie był już bardzo, bardzo zmęczony jej przepowiadaniem. Powiedział więc do ducha, który był w niej, duchu, wyjdź. I wtedy duch na polecenie Pawła opuścił wróżkę. Oj, właściciele wróżki byli bardzo niezadowoleni. Wiedzieli, że kiedy ona nie będzie umiała przepowiadać przyszłości, stracą wiele, wiele pieniędzy, które na niej zarabiali. Wiecie co? Postanowili więc wtrącić Sylasa i Pawła do więzienia. Właśnie dlatego powiedziałam wam na początku, że dziś zapraszam was w podróż do więzienia. Posłuchajcie, co wydarzyło się, kiedy Paweł i Sylas zostali już uwięzieni. Trafili oni do wewnętrznego lochu. Do ich nóg zostały przypięte kajdany i musieli oni tam siedzieć. Co zrobiliby ludzie, gdyby wszystko szło nie po ich myśli? Być może narzekaliby, albo nawet byliby bardzo źli. Wiecie, co robili Paweł i Sylas? Oni modlili się i śpiewali pieśni Bogu na chwałę. W pewnym momencie cała ziemia zadrżała, a kajdany otworzyły się. Otworzyły się również wszystkie kraty w tym więzieniu. Kiedy zobaczył to, strażnik był załamany. Chciał się zabić, bo wiedział, że poniesie za to straszną karę u swojego dowódcy. Ale na szczęście Paweł zareagował w czas i powiedział, nie rób sobie nic, wszyscy tutaj jesteśmy. Strażnik był bardzo zadziwiony. Jak to? Nie uciekliście mimo to, że wszystkie wasze kajdany zostały otwarte? Że zostały otwarte również kraty? Nie. Zostaliśmy, bo chcemy opowiedzieć ci o tym, kim jest Chrystus. Kim jest Zbawiciel, którego głosimy? Kiedy strażnik usłyszał tę historię, zapytał apostołów, co mam robić, aby być zbawiony? A oni odpowiedzieli mu, uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Wyobrażacie sobie? Życie strażnika również się zmieniło. Strażnik zabrał Pawła i Sylasa do swojego domu, opatrzył ich rany i był dla nich bardzo, bardzo troskliwy. Został ich wiernym przyjacielem. Zmienił się. Jego życie się zmieniło, bo Boże dzieci stają się nowymi stworzeniami. Pamiętaj o tym, kiedy następnym razem będziesz miał albo miała pokusę, aby odpisać zadanie domowe, aby sprzeciwić się rodzicom,
aby zrobić coś innego zamiast sprzątania pokoju? Pamiętaj o tym, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jesteś nowym stworzeniem. Ale pamiętaj też, że jeśli wciąż masz problemy z tym, aby podobać się Panu Bogu, aby postępować w taki sposób, w jaki chciałbyś albo chciałabyś postępować, pamiętaj, możesz się modlić. Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw i sprawia, że stajemy się nowymi stworzeniami. Sami nie potrafimy siebie zmienić, ale Pan Bóg potrafi nas zmienić. On może sprawić, że staniemy się nowymi stworzeniami. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Ze współczesnego więzienia mówiła dla Was korespondentka Katarzyna Kowalska. Oddaję głos do studia. A teraz łączymy się z księdzem Badzią Wawrzeczką. Dzień dobry, witajcie. Serdecznie Was pozdrawiam ze Skoczowa. Słuchajcie, nie wiem jak to jest u Was, ale ja bardzo lubię podróżować. I chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o pewnej walizce. To jest walizka Johna. John postanowił podróżować do jednego z islamskich krajów po to, żeby przewieźć tam ładunek Biblii dla swoich sióstr i braci. W tym kraju trudno było dostać swoją własną Biblię. On więc organizował podróż, załadował 50 Biblii do swojej walizki, ładując je w takie specjalne prezenciki i wyruszył. Po kilku godzinach lotu znalazł się na lotnisku i w zasadzie było trzeba tylko przejść odprawę graniczną i mógł udać się do swojego hotelu, a potem zająć się przekazaniem tego, co przywiózł. Była 21:30, kiedy oficer podczas odprawy celnej poprosił go o to, żeby otworzył swoją walizkę. John otworzył ją, a oficer zaczął kolejno otwierać wszystkie pudełka i zaczął zadawać pytania, dla kogo są te książki. Komu chcesz je dać, albo z kimś umówiłeś się, że mu je sprzedasz. John został zatrzymany. A potem przez kilka godzin przesłuchiwany przez w sumie 7 ludzi. Część z nich była w mundurach, a część nie. Zdarzało się tak, że jednocześnie było tam 5 osób, które zadawały mu ciągle podobne pytania. Dlaczego przyjechał? Skąd ma Biblię? Komu chce je dać? Gdzie je chce sprzedać? Jakie ma kontakty w tym kraju? Po kilku godzinach John został odprowadzony do pojedynczej celi, a potem zmieniono jego celę na celę grupową. Noc dosyć długo się ciągnęła dla Johna. A nad ranem zaczął rozmawiać z oficerem, który dozorował jego celę. Zapytał go, kiedy będę mógł wrócić do mojego hotelu. No nie będziesz mógł wrócić, padła odpowiedź. Zostaniesz deportowany najbliższym samolotem do swojego kraju. Ale oficer zaczął rozmawiać z Johnem. Powiedział mu, że jest jakimś innym więźniem. Jest inny od wszystkich tych, którzy są zatrzymani. Zaczęli rozmawiać. Po chwili oficer wyznał, że jego tata ciężko choruje. A John? No cóż, John zapytał, a mogę się o niego pomodlić? A potem modlił się o tatę tego oficera. A potem zaczął opowiadać temu człowiekowi o tym, kim jest dla niego Pan Jezus. Słuchajcie, ten oficer więzienny poznał Pana Jezusa dzięki temu, co opowiedział mu John. Kiedy świtało, jego nowy brat w Chrystusie, ten oficer, któremu opowiadał o Chrystusie, zapytał, czy ty chcesz otrzymać z powrotem te swoje książki? Tak, bardzo bym chciał, powiedział John. Poszli więc do takiego pomieszczenia, on oddał mu wszystkie 50 Biblii, spakowali je do walizki i John został odwieziony na lotnisko i wsadzony do samolotu do swojego kraju. Cały czas dziękował Panu Bogu za to, że mógł opowiedzieć temu człowiekowi o Panu Jezusie.
I kochani, chciałem was dzisiaj zachęcić do tego, żebyście się modlili o nasze siostry i naszych braci w tych krajach, w których oni mają problem z dostępem do Biblii. Bo jestem pewny, że w twoim domu znajduje się jeden, dwa albo więcej egzemplarzy Biblii. Ale są tacy chrześcijanie, którzy ich nie mają. Módlmy się dzisiaj o takich właśnie chrześcijan. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wygląda i czym zajmowały się dzieci, o których opowiada Biblia? Czy wydaje ci się, że bohaterami większości historii biblijnych są dorośli? Trudno ci wyobrazić sobie, że to ty dokonujesz wielkich czynów dla Boga, ponieważ uważasz, że jesteś na to za mały? Ja polecam wam tę książkę, a więcej o tej książce opowie wam pani Ewa. Dzień dobry, witajcie w księgarni Warta. Mam dla was dzisiaj książkę, która nosi tytuł Mali bohaterowie w Biblii. Poznacie tutaj 12 postaci, zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu, o których w życiu dowiecie się sporo. Ich życie na różnych etapach zmieniło się. Dlaczego? Bo poznali Boga, spotkali Jezusa. I myślę, że książka może być fajnym zachęceniem dla was i waszych rodziców, bo również pokazuje, że możemy pracować nad swoim charakterem, poznając te albo inne postacie z Biblii, które wiele mogą nas nauczyć. Boże dzieci są nowymi stworzeniami. Jesteś Bożym dzieckiem? Teraz zapraszam wszystkich plotkomaniaków na kącik kreatywny. Chcę wam dziś zaproponować zupełnie inny kącik kreatywny. Mam nadzieję, że podobały wam się obrazki z dzisiejszej historii Pawła i Sylasa w więzieniu. Mam nadzieję też, że macie w domu kolorowe klocki. Wszystkie dzieci je lubią, więc wy na pewno też znajdziecie takie w domu. I proponuję wam, żebyście dzisiaj sami zrobili podobne obrazki do innej historii biblijnej. Być może macie w domu jakąś Biblię dla dzieci, tam znajdziecie mnóstwo ciekawych historii, albo po prostu przypomnijcie sobie któreś opowiadanie z ostatniej szkółki niedzielnej albo ze szkółkowieści. Co będziemy potrzebować? Przede wszystkim klocki i ludziki. Ja tutaj mam spodenki dla ludzików, koszulki, głowy. No i poskładam sobie tutaj jakieś ludziki. O! Ale żeby ludziki faktycznie wyglądały jak z historii biblijnej, potrzebujemy do nich jakieś tło. I teraz na tło możemy wykorzystać całą swoją fantazję. Ja na przykład, robiąc niektóre obrazki, korzystam z książek. Czasem w książkach są piękne tła. Zobaczcie, mamy tutaj gotowe niebo, drzewo, trawę, jeszcze jakieś ptaszki latają. Nic innego, jak wykorzystać takie gotowe tło. Stawiamy wtedy książkę w ten sposób i tutaj już ustawiamy sobie ludziki do konkretnej historii. Robimy zdjęcie telefonem komórkowym, odpowiednio je przycinamy, żeby nie było widać białych fragmentów ani zakończeń książki i już obrazek gotowy. Ale jeśli nie znajdziecie odpowiedniego tła w żadnej z waszych książek, to możecie wykorzystać na przykład kolorowy papier, który świetnie nadaje się albo na podłogę w jakimś pomieszczeniu, albo na przykład na ogród pełen kwiatów i wtedy układamy ludziki na przykład na takiej kartce. O, tutaj mamy jeszcze inne kwiaty, ogród różany. O, i wtedy już nasze ludziki mają też zupełnie inne tło. Możecie też po prostu skorzystać z pięknej pogody i pójść naprawdę do ogródka przed dom albo w parku, skorzystać z prawdziwej trawy i ułożyć ludziki na trawniku. Musi być krótki, bo ludziki są małe. I tam zrobić zdjęcia do jakiejś historyjki. A jeśli potrzebujecie takie tło, którego nie możecie znaleźć w żadnej książce ani na papierze kolorowym, niezastąpione będą flamastry, kredki, kartka i po prostu narysujcie to, co potrzebujecie.
narysujcie chmury, góry, jezioro, Genezaret, jeżeli będziecie układać jakąś historyjkę związaną z uczniami. Potem taką kartkę z gotowym obrazkiem przyklejcie gdzieś na przykład taśmą bezbarwną do mebli albo do jakiegoś kartonu i tam na tle tej kartki, tego waszego obrazka zróbcie piękne zdjęcia, poukładajcie scenki z klocków. Myślę, że wyjdą wam wspaniałe zestawy obrazków do historii biblijnych. Czekamy na wasze wiadomości z takimi zdjęciami, ponieważ wszystkie piękne historie biblijne, które stworzycie z klocków, pokażemy w Szkółkowieściach, a być może najpiękniejsze obrazki, najbardziej kreatywne, wykorzystamy w naszych tematach dnia. Zachęcam Cię bardzo serdecznie do spędzenia dzisiejszego popołudnia z klockami. Szukaj, układaj, rysuj, fotografuj i wysyłaj do nas. Cześć! Tymek ma tyle samo lat co ja. Walczył z bardzo groźną chorobą. Żeby ją wyleczyć, potrzebuje 1 000 000 złotych. Do końca akcji zostały 2 tygodnie. Ja bardzo chcę mu pomóc. Jak? Powiem nam to jego wujek Tomek. Dzień dobry, witajcie. Chcę wam opowiedzieć coś o moim bratanku, Tymku Marku. I jak tak się przygotowywałem do dzisiejszego właśnie tego nagrania, które właśnie realizuję, to pomyślałem sobie, co tam będę wam opowiadał. Spróbujemy do niego zadzwonić. Może się uda. Uwaga. Co to jest za piesek? Czyj to piesek? Mój. I zazwyczaj siedzi mi pod biurkiem, jak mu się nudzi. O, naprawdę? Nawet jak się uczysz? Czasami. O matko, i co, siedzi pod biurkiem i ci tam liże w stopy, czy gryzie, czy co robi? Nie, głównie siedzi, jak coś się zbliży, to warczy. Tymek, jakie jeszcze inne zwierzęta masz? Powiedz nam. Królika, który się nazywa Bella. I kota, który ma 16 lat i nazywa się Klapi. Ja cię kręcę, 16 lat na kota to strasznie dużo. To już jest taki staruszek. Staruszka. Jeszcze miałem 2 kameleony. Jeden od Sary się nazywał Kami, a drugi się nazywał Leon. Czyli miałeś 2 kameleony, jeden nazywał się Kami, drugi nazywał się Leo. Kami, tak. Leo. Świetnie. A co się z nimi stało? Sprzedaliśmy je, bo się nawzajem kłóciły. Matko jedyna. Jak to wyglądała ta kłótnia między kameleonami? No, Leon jak zauważył Kami, to natychmiast się robił cały brązowy i się chował. A Kami jak zauważyła Leona, to na tych, to otwiera buzię i tak robiła, znaczy tak syczała trochę. Kameleony syczą, nie wiedziałam tego. Tymek, a powiedz nam jeszcze, ile masz lat? 11. Kiedy skończyłeś 11 lat? 7 listopada. 7 listopada. Powiedz nam, swój ulubiony przedmiot w szkole. Przyroda. Okej, okay. Powiedz swój ulubiony kolor. Zielony. A rzeczy, które najbardziej lubisz robić? Głównie pływać. Poznaliście Tymka. Tymek, jak słyszeliście i widzieliście, ma 11 lat, chodzi do szkoły, tam ma swoje ulubione przedmioty, ma też swoje ulubione rzeczy, które lubi robić, ma różne zwierzątka, ale słuchajcie, jest jedna rzecz, o której, jeśli chodzi o Tymka, muszę wam koniecznie powiedzieć. Tymek od bardzo wielu lat bardzo ciężko choruje i spędził bardzo dużo już czasu w różnych szpitalach, właściwie w całej Polsce. I kochani, dzisiaj chciałem was zachęcić do tego, żebyście Tymka w tej jego walce z chorobą wsparli. Dlatego, że wiem, że jak spotyka nas coś trudnego w życiu, to coś, co jest bardzo pomocne, to wsparcie osób, które się ma wokół. I do tego wsparcia dzisiaj was z całego serca zachęcam.
Kochani, mam trzy pomysły, co można robić, w jaki sposób można wesprzeć Tymka. Pierwsze i najważniejsze. Możecie się o Tymka modlić. Módlcie się o niego, o uzdrowienie dla niego. To jest coś, co ja robię już od bardzo wielu lat z całą moją rodziną. Każdego dnia prosimy Pana Boga o to, żeby uzdrowił Tymka, żeby przy pomocy rąk lekarzy, pielęgniarek, które się nim zajmują, żeby po prostu Tymek mógł w końcu wyzdrowieć. I wierzymy, że Pan Bóg tej modlitwy wysłucha. To jest pierwsza rzecz, modlitwa. Druga rzecz, jak możecie Tymka wesprzeć. Kochani, możecie mówić wszystkim dookoła o tym, że jest taki chłopak, który nazywa się Tymek Marek, który potrzebuje właśnie wsparcia, tego, żeby się o niego modlić, tego, żeby o nim myśleć, tego, żeby tak naprawdę mu w jakiś sposób pomóc. Im więcej ludzi wie o Tymku, tym lepiej, dlatego że tym więcej modlitw i tym więcej tych, którzy o niego się troszczą i będą mogli mu jakoś pomóc. I trzecia rzecz, i tu zwracam się do tych, którzy już mają jakieś swoje kieszonkowe albo jakieś oszczędności i chcieliby się nimi podzielić. Kochani, w ten sposób też możecie Tymka wesprzeć. Tymek od jakiegoś niedługiego czasu zbiera pieniądze na bardzo drogie leczenie. Jeśli chcecie podzielić się tym, co macie, to też jest taka możliwość. Tu będziecie potrzebowali pomocy kogoś dorosłego. Oni na pewno Wam, jak ich tylko poprosicie o pomoc, to na pewno Wam pomogą w jakiś sposób te pieniądze na konto Tymka przelać. Także kochani, te trzy możliwości. Przede wszystkim modlitwa. Pamiętajcie o Tymku i módlcie się o niego. Po drugie, mówcie wszystkim wokół o tym, że Tymek potrzebuje wsparcia i pomocy. I po trzecie, możliwość wsparcia go swoimi pieniędzmi. Zachęcam Was do tego, żebyście otworzyli swoje serca i okazali Tymkowi wsparcie. Bo to dobro, które wyświadczamy ludziom wokół, na pewno kiedyś do nas wróci. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich oglądających. To już chyba koniec dzisiejszej szkółkowości. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję i napisać w komentarzach, co Wam się najbardziej podobało. I do zobaczenia za tydzień. Cześć! Thank you.